Cześć! Jak pewnie zauważyliście, nie było mnie na vlogach bardzo długo, bardzo dawno. Ten czas, w którym mnie nie było, to jest czas takiego nowego rozdania, które dostałem od życia, od losu, od kogo chcecie to sobie dopowiedzieć tak, dostałem nowe rozdanie i tak jak w tytule tego filmu. Pierwszy raz w życiu doświadczyłem miłości. Mógłbym powiedzieć, zakochałem się, ale to nie jest takie typowo, typowe zakochanie, motylki w brzuchu i tak dalej. Jakby od samego początku to jest świadomość tego, że to jest pokochanie, a nie yy, zakochanie. To jest. Yy, to, co teraz, jakby w moim życiu się dzieje i w życiu mojej dziewczyny Oli, którą mam nadzieję, że e, poznacie niedługo, zbieramy się już do jakichś wspólnych nagrań, to jest doświadczenie, którego z tego, co rozmawiamy, ona też nie miała. E, takiego czegoś, co po prostu już jest, 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 jakby od samego początku wejściem w w inną rzeczywistość, nie taką typowo związkową, czyli wiecie, tam jakieś tam schadzki raz w tygodniu, e, pisania i tak dalej, jakby to jest od samego początku konkret, i przekonanie o tym, że to jest coś więcej. I to dla mnie, dla mnie to jest nie, nie, niesamowite jako dla faceta, że miłość potrafi przyjść tak znienacka. Ja. Już nie miałem nadziei, że, że czegoś takiego jak miłość w życiu doświadczę. Myślałem, że to będą jakieś e, znajomości przelotne, że to będą właśnie jakieś takie krótkotrwałe e, rzeczy albo że miłość, którą. E, o której mówię. To, byłaby coś, to byłoby coś na zasadzie takiego obustronnego kontraktu, takiego deala, że no, no dobra, no to wiesz, to jak już pasujemy do siebie i się nie wstydzimy siebie, no to ok, no to bądźmy razem, tak? No myślałem, że to jest miłość, a jakby to doświadczenie miłości prawdziwej przyszło w sytuacji, w której bym tego nie oczekiwał. Nie ukrywam, że to nie jest najlepszy moment w moim życiu na to, żeby po ludzku w sensie, żeby weszła miłość. Jakby koronawirus y, zrobił różne rzeczy w moim życiu, które spowodowały, że materialnie to, 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 to nie tak, tak? Jakby myśl, myśl, ca, cały czas układając sobie w głowie y, tą definicję miłości tak po ludzku, po męsku, to bym tak widział ten moment wejścia tej miłości w takim stylu, no ok, będę miał hajs, taki nawet może i duży, będzie wszystko takie super cacy, y, nie będę miał jakichś długów, nie będę miał yy, rzeczy, które, które, które bardziej przeszkadzają, i wtedy, wtedy wejdzie miłość. Yy, wypnę bicka, bo pójdę z 10 razy 20 na siłkę i sobie tam poćwiczę, a później będę sobie tam, wiecie, nie? I będę takim, takim no, gościem, który ma, yy, jak to się mówi, kolokwialnie i strasznie i okropnie, i nienawidzę tego laskę, tak? Yy. Bo uważam, że laskę to można mieć obok nogi, a, e, a nie tak, w sensie nie, nie mówić tak o kobietach. I przyszło to w sytuacji, w której bym tego jakby najmniej się spodziewał. Oczekiwać oczekiwałem, jasne, ale w sytuacji, w której bym się tego nie spodziewał. Tyle na dzisiaj. Chciałbym Was zostawić z promieniem zachodzącego słońca i mną. Który, które, bo ten promień i ja e, przyniosą odrobinę nadziei. Jeżeli jesteś w takim położeniu w życiu, w którym wydaje ci się, że już nic lepszego nie będzie, albo będzie jeszcze gorzej, albo że nie zasługujesz, to mówię ci miej nadzieję.